Są miejsca dobrze znane, które pokazane inaczej nabierają piękna. Taki jest Ostrowiec Świętokrzyski. Trzeba umieć wyzwolić potencjał i stworzyć umiejętne warunki do jego rozwoju. Spójrzmy na miasto z nowej perspektywy. Chodzi o ludzi, nie o politykę. Jarosław Górczyński. Ostrowiec Świętokrzyski potrzebuje zmian. Lewica Ostrowiecka to ludzie, którzy tych zmian mogą dokonać. Bo trzeba chcieć. Trzeba chcieć zmienić Ostrowiec. My chcemy. Dla Was zmienimy Ostrowiec. Na lepsze. 16 listopada zagłosuj na nas. Lewica Ostrowiecka. Ostrowiec ubożeje. Upadają kolejni pracodawcy. Ludzie wyjeżdżają za pracą. Młodzi nie mają perspektyw. Afery władzy niszczą nasze miasto. Czas na zmiany. Ostrowiec Świętokrzyski potrzebuje dobrego gospodarza. Stawiam na gospodarkę, pracę, rodzinę, lepszą szkołę i uczciwość. Zagłosuj na nowe szanse, na lepszy Ostrowiec. Inwestujemy w Ostrowiec Świętokrzyski dla mieszkańców. W ostatnim rankingu samorządowego pisma Wspólnota w zakresie inwestycji infrastrukturalnych awansowaliśmy ze 144 miejsca w 2009 roku na 18 miejsce w roku bieżącym. To cieszy, to są fakty. Doświadczenie, skuteczność, rozwój. Zdzisław Kałamaga. Dziś w Telefaktach. Ostatnia prosta. Relacja z konwencji Komitetu Wyborczego Jarosława Górczyńskiego. Będzie także o innowacyjnym leczeniu skolioz i planach oddziału kardiologii. Witam i zapraszam. Zaprosiłem na swoje listy nie statystów, ale bardzo konkretne osoby. Skoliozy idiopatyczne w 90% dotyczą dziewczyn. Budowany w Ostrowcu Świętokrzyskim oddział kardiologii będzie najnowocześniejszym oddziałem w województwie. Realizacja budowy obejmuje szerszy zakres niż przewidywały to pierwsze plany. Niebawem do nowoczesnego centrum kardiologii trafić mają już pierwsi pacjenci. Już teraz robi wrażenie, choć prace nad ukończeniem nowoczesnego budynku Centrum Kardiologii Inwazyjnej przy Szpitalu Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim nadal trwają. Najpierw ruszy część ta poradniana. I tak jak poinformował mnie prezes Ostrowieckiego Kombinatu Budowlanego, pan prezes Zajączkowski, do końca tego roku będą oddane do użytku pod klucz całkowicie pomieszczenia poradni, apteki, izby przyjęć i jeżeli się uda, to również rezonansu. Pozostałe oddziały mają być systematycznie oddawane. Prace już dziś są mocno zaawansowane. Budynek jest też wyposażany w najnowocześniejszy sprzęt, którego w Centrum Kardiologii ma nie brakować. Patrząc na region Polski południowo-wschodniej, tego typu obiekt, przynajmniej przez naszą grupę budowany, należy do największych obiektów, także gratuluję, że to się udało właśnie zrobić w szerokim paśmie Polski południowo-wschodniej. Nawet patrząc na całą Polskę, mam doskonałe rozeznanie, czy na ośrodki europejskie, bo działam teraz w strukturach międzynarodowych. To jest jeden z lepszych, z doskonalszych obiektów, który trzeba wyposażyć, trzeba przyjąć pacjentów i tworzyć kardiologię i kardiochirurgię XXI wieku.
Ostrowiecka kardiologia już wkrótce może stać się liderem w regionie. Niewykluczone, że to właśnie do Ostrowca Świętokrzyskiego przyjeżdżać będą ludzie z chorobami serca z całego województwa. Technologie, które są absolutnie najnowsze dla Europy i świata, którymi się posługujemy. I dla mnie jest jasne, że w ciągu najbliższych lat, najbliższych roku, dwóch, trzech, będę musiał z moimi kolegami przekazać możliwość leczenia pacjentów w Ostrowcu Świętokrzyskim również tutaj. Ale tego się już nie da zrobić na oddziale kardiologii interwencyjnej, który powstał kiedyś. On jest już technologicznie niewystarczający dla spełnienia aktualnych wymogów. Nowo wybudowany budynek ma pomieścić około 60 pacjentów, przy czym nowoczesna kardiologia zakłada jak najkrótszą hospitalizację. Uruchomienie Centrum Kardiologii pozwoli też na zdobycie cennej przestrzeni w ostrowieckim szpitalu. Na razie jednak trudno powiedzieć, kto zajmie miejsce obecnej kardiologii. Potrzeby są ogromne. Biorąc pod uwagę nową salę operacyjną, jest mało łóżek urologicznych. Przydałaby się geriatria. To, co się dzieje z udarami i z pododdziałem udarowym, no to nie muszę przekonywać, tam pacjenci zawsze są na korytarzu i chcąc, żeby zrobić profesjonalną neurologię z równie profesjonalnym pododdziałem, który będzie leczył udary, to potrzebne są po prostu łóżka. Nowo wybudowany oddział ma zostać wyposażony w rezonans. Pomiędzy szpitalem i spółką budującą kardiologię nie powinno być problemów z przeprowadzeniem badań na tym urządzeniu. Kardiologia może też pomóc w leczeniu udarów. Oddział, który budujemy, ten budynek, który budujemy, będzie przystosowany technologicznie i merytorycznie również do tego, aby można było tutaj wspomóc oddział udarowy w leczeniu, interwencyjnym leczeniu udarów mózgu. Pacjenci z Ostrowca z chorobami serca nie będą już musieli jeździć do Kielc na leczenie. Przeciwnie, to ludzie z Kielc mogą przyjeżdżać do Ostrowca. To, co było w pierwszych planach inwestorów, a to, co obecnie zostało wybudowane, różni się diametralnie. Ostrowiecka kardiologia będzie mieć 3 piętra. Początkowe założenia były o wiele ostrożniejsze. Oddział pochłonął już duże środki. Cała inwestycja będzie bardzo kosztowna. Ta inwestycja przerosła nasze oczekiwania i myślę, że ciężko nam będzie zamknąć się w 20 milionach złotych. Inwestorzy nie wykluczają, a wręcz zapewniają, że ten nowoczesny oddział będzie stale rozwijany, nie tylko w zakresie sprzętowym, ale też pod kątem wprowadzenia nowości w leczeniu chorób serca. Podczas ostatniej w tej kampanii konwencji wyborczej Jarosław Górczyński przedstawił ludzi, z którymi tworzy komitet. Nie zabrakło przedstawienia programu wyborczego kandydata na prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz odniesień do obecnej sytuacji na scenie politycznej. Tak brzmią brawa w wypełnionej po brzegi sali kina Etiuda. Tą owacją nieraz nagradzany był Jarosław Górczyński podczas konwencji swojego komitetu wyborczego. Zdobyć zaufanie w polityce w dzisiejszych czasach jest bardzo ciężkie. Dlatego z tego miejsca ze wzruszeniem mogę powiedzieć dziękuję. Konwencja miała posłużyć zaprezentowaniu kandydatów startujących w wyborach zarówno do Rady Miasta, jak i Rady Powiatu. Jarosław Górczyński w swoim komitecie ma kandydatów z różnych stron sceny politycznej. Już podczas przedstawiania kandydatów można było się o tym przekonać. Jarosław Górczyński wystawia kandydatów do Rady Miasta we wszystkich 23 okręgach. Pytam. Kandydat z okręgu nr 16, pan Zbigniew Moskalewicz. Kandydat z okręgu 21, pan Dariusz Wierzbiński. Kandydat z okręgu 23, pan Stanisław Chojnica. Pojawienie się 3 radnych miejskich związanych z rządzącą w Radzie Miasta koalicją TOS, PO, SLD dla wielu wyborców może być zaskoczeniem. To jednak nie koniec niespodzianek wokół list wyborczych Komitetu Jarosława Górczyńskiego. Na tych do Rady Powiatu również nie brak niespodzianek. Kandydatka z okręgu 2, pozycja 1, pani Stanisława Danuta-Barańska. Kandydatka z okręgu 2, pozycja numer 4, pani Elżbieta Baran. Kandydat z okręgu numer 4, pozycja 1, pan Krzysztof Gajewski.
Mówiąc o zaufaniu, Jarosław Górczyński ma świadomość, że udało mu się zdobyć silne poparcie, zwłaszcza, że to wokół niego znajdują się teraz osoby związane z dotychczasową koalicją Twojego Ostrowieckiego Samorządu, Platformy Obywatelskiej oraz Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Jarosław Górczyński trafnie wykorzystuje ten fakt. Drodzy Państwo, jeszcze jedna rzecz, którą zostawiłem na sam koniec. Smaczek. Szanowni Państwo, chciałbym z tego miejsca też podziękować wyjątkowej osobie. Ja często powtarzam, że trzeba się słuchać doświadczenia, nie popełniać błędów już raz popełnionych i skorzystać z rad. Z tego miejsca bardzo, bardzo serdecznie dziękuję pani dr Małgosi Krysiekowa. 24 lata radna Rady Miasta. Pani Małgosiu, bardzo dziękuję za ciepłe słowa, wsparcie, które od pani otrzymałem. Podczas konwencji Jarosław Górczyński triumfował. Nie bez powodu konwencja mogła się podobać. Zadbano o każdy szczegół. Sam kandydat również przygotowany. W trakcie wystąpienia dbał o każdy szczegół. Odpowiednia przemyślana gestykulacja oraz intonacja. Drogie panie, szanowni panowie, te prawa należą się dla was. Jarosław Górczyński podczas konwencji nie zapomniał o przedstawieniu najważniejszych punktów swojego wyborczego programu. Jeden z nich to pozyskiwanie unijnych funduszy. Jednym z moich pierwszych priorytetów to inwestycje, bo to one dają miejsca pracy. Górczyński duży nacisk kładzie właśnie na gospodarkę. Jak przekonuje, będzie chciał wspierać lokalnych przedsiębiorców. Zadbamy o tych przedsiębiorców, których mamy, bo to oni kreują wizerunek na zewnątrz i w ten sposób możemy przyciągać następnych. A jedynej rzeczy, której najbardziej potrzeba temu miastu i temu powiatowi, to miejsca pracy, w szczególności w produkcji. W trakcie konwencji nie zabrakło odniesienia do bieżącej sytuacji na ostrowieckiej scenie politycznej oraz wyborczych dywagacji. I tu ucinam wszelkie spekulacje. Szanowni Państwo, Komitet Wyborczy Wyborców Jarosława Górczyńskiego nie prowadzi żadnych rozmów koalicyjnych na dzisiaj z nikim. Po czym dodaję. Ja, jak i Państwo, nie dam się wodzić na wodzy i ciągać za przysłowiowe sznurki z tylnego siedzenia. To się skończyło. Czas na zmianę. W Komitecie Jarosława Górczyńskiego dołożono wszelkich starań, aby konwencja wyborcza zrobiła jak największe wrażenie. Był to do tej pory najmocniejszy akcent kampanii w wydaniu Komitetu Jarosława Górczyńskiego. Jak uniknąć traumatycznych operacji przy leczeniu skolioz? Odpowiedzi na to pytanie szukano podczas trzeciej międzynarodowej konwencji poświęconej bezinwazyjnemu leczeniu skolioz, jaka po raz drugi odbyła się w Ostrowcu Świętokrzyskim. Debatowano o metodzie FET, której autorem jest profesor Fernandez. Po raz trzeci w Polsce, a drugi w Ostrowcu Świętokrzyskim zorganizowana została międzynarodowa konferencja poświęcona bezinwazyjnemu leczeniu skolioz, czyli skrzywień kręgosłupa. Sprawa niezwykle istotna, dlatego że wady postawy, zaburzenia statyki ciała dotyczy jednej trzeciej naszego młodego pokolenia. Na konferencję przybyli naukowcy z Polski i świata, m.in. z Hiszpanii i Niemiec, specjalizujący się w leczeniu skolioz, a ta wiąże się często z rozległą i ciężką operacją, najczęściej u osób młodych. Na pewno warto dołożyć starań, aby każde działanie, które pozwoli uniknąć operacji, było po prostu zauważone, było odnotowane i żeby można było je wykorzystać w terapii dzieci i młodzieży. A takim działaniem jest m.in. leczenie metodą FET, opracowaną przez hiszpańskiego lekarza profesora Santosa Sastre Fernandeza z Barcelony, który w Ostrowcu 8 listopada także się pojawił jako honorowy gość konferencji. Na zakończenie konferencji profesor Santos Sastre Fernandez wszystkim uczestnikom pokazał, jak wygląda rehabilitacja osób dotkniętych skoliozą. Także obecny na konferencji znawca tematu profesor Zbigniew Śliwiński metodę profesora Sastre Fernandeza uważa za najskuteczniejszą, bo dzięki niej w dużej grupie dzieci zaobserwowano regresję bądź całkowite zatrzymanie procesu skrzywienia. Z naszych doświadczeń tu w Polsce po wprowadzeniu metody FET pana profesora Santosa Sastre okazało się, że ten współczynnik Carlsona-Longsteina udało nam się zmniejszyć do 38%, czyli jest sens.
sens, żebyśmy w ten sposób pracowali, bo jednak prawie 50% dzieci udaje się nam uchronić przed zabiegiem operacyjnym. Leczenie metodą FET opiera się na wykorzystaniu specjalistycznego urządzenia. Przy odpowiedniej stabilizacji kątu skrzywień, odpowiednich odcinków kręgosłupa, jeszcze wykonuje się tak zwany pressing na szczycie skrzywienia z siłą nawet 100 kg. Skolioza idiopatyczna, czyli niewiadomego pochodzenia, to nie tylko problem zdrowotny, ale i estetyczny, bo w jej wyniku często pojawia się garb. Skoliozy idiopatyczne w 90% dotyczą dziewcząt, to proszę zwrócić uwagę, jak wielki jest to problem psychologiczny, bo taka młoda kobieta dorastająca, ona się nie chce rozebrać, ona ma krzywe plecy, ona ma garb na plecach, ona absolutnie nie akceptuje takiej swojej sylwetki, stąd rodzi się wiele takich zespołów psychogennych, które nie są wcale łatwe do leczenia. W leczeniu młodzieńczej skoliozy idiopatycznej używa się także gorset ortopedycznego. El corsé de seno que nosotros fabricamos en Barcelona es un corsé que se utiliza para el tratamiento de la escoliosis. W Barcelonie produkujemy gorsety szyno. Gorset szyno jest gorsetem, który stosowany jest w leczeniu skolioz progresywnych, które zalecane jest leczenie operacyjne. Dzięki temu, że stosujemy gorsety szyno, które są bardzo takie czułe, bardzo mocno stabilizują i wpływają na korekcję skrzywienia. Dzięki temu jesteśmy w stanie uzyskać świetne efekty i uniknąć leczenia operacyjnego u dziewczynek z progresywną skoliozą. Una vida normal con una curación de las curvas. W leczeniu skoliozy bardzo ważne jest jej wczesne zdiagnozowanie. Ja mam bardzo często do rodziców pretensje, że za późno zgłaszają się do lekarza. Rodzice mi odpowiadają, no tak, ale przecież my chodzimy do lekarza. Tylko proszę zobaczyć, że wizyta u lekarza pediatry czy na badaniach polega na tym, że bierze się stetoskop, słucha się dziecka, pyta się rodziców, czy nie ma dziecko jakichś problemów zdrowotnych. Natomiast rzadko to dziecko się rozbiera do naga i się ogląda. Ale czy tylko lekarz to powinien zrobić? Znowu nie. Również rodzic. Tu często jednak pojawia się wstyd młodego człowieka przed rodzicami. Ważne więc, aby dziecko i jego postawę bacznie obserwować, bo wczesne wykrycie to szansa na wyprostowanie kręgosłupa, czyli całkowite wyleczenie. Jutrzejsze uroczystości z okazji Święta Niepodległości w Ostrowcu Świętokrzyskim rozpoczną się o godzinie 10.30 uroczystą mszą świętą w kolegiacie pod wezwaniem świętego Michała Archanioła. Następnie odbędzie się przemarsz ulicą Starokunowską i Sienkiewicza do Parku Miejskiego pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie o godzinie 12.00 odbędą się uroczystości przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego. O godzinie 13.00 z inicjatywy Platformy Obywatelskiej na Ostrowieckim Rynku będzie można wziąć udział w rekonstrukcji wydarzeń historycznych z 1918 roku. Zainscenizowanych przez profesjonalną grupę rekonstrukcyjną organizatorzy zaproponują lekcje historii na żywo, a więc rozbrajanie patroli zaborców, atak na posterunek żandarmerii oraz spotkanie z marszałkiem Piłsudskim. To o godzinie 13.00, a o godzinie 16.00 odbędzie się koncert z okazji Narodowego Święta Niepodległości w sali kina Etiuda. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego. Dziękuję za uwagę. W Telefaktach to już wszystko. Do zobaczenia.